Panie dyrektorze, podsumowujemy dzisiaj projekt Akademia Eurogoalkeeper. W pana dzisiejszym wystąpieniu słychać było, że nie przekreśla się w żadnym wypadku roli sportu jako społecznej dziedziny życia. A jakie to ma przełożenie na sam projekt, na same projekty? Czy faktycznie sport jest istotny również w tej współpracy transgranicznej między Polską, Słowacją czy Czechami? Generalnie sport jest bardzo ważną, istotną dziedziną życia każdego obywatela naszego, czy każdego mieszkańca naszego regionu. Nie w kontekście tylko i wyłącznie uprawiania jakiegoś hobby, ale także w kontekście zawodowym. Stąd chcielibyśmy faktycznie w dalszym ciągu wspierać z jednej strony te kontakty między społecznościami polskimi, czeskimi czy słowackimi w kontekście właśnie tej rywalizacji sportowej na szczeblu dziecięcym czy młodzieżowym, ale także właśnie podniesienia kwalifikacji zawodowych osób, które mogły na tym sporcie budować swoje kariery dalsze i swój dalszy rozwój. Więc myślę, że te pieniądze, które Unia Europejska przeznacza na właśnie wsparcie transgranicznego naszego regionu, no będą również alokowane w ten sport, który jest bardzo istotny i fajny. Czyli podsumowując, z punktu widzenia Euroregionu, jak najbardziej możemy planować kolejne projekty w oparciu o sport. No mam nadzieję, Rekord jest bardzo fajnym i takim dobrym partnerem, również doświadczonym, więc myślę, że ze swojej strony deklarujemy również w dalszym ciągu współpracę z Państwem i wsparcie jakby finansowe z programów Interreg, Waszych inicjatyw, bo one są bardzo innowacyjne, ciekawe i faktycznie wnoszące dużo do regionu. Także zapraszamy i działajmy dalej wspólnie. Jeden z naszych ekspertów, trener bramkarzy reprezentacji Polski w futsalu, Tomasz Ulfik. Tomku, jak oceniasz tą akademię, ten kurs cały, to szkolenie, które trwało kilka miesięcy i jak oceniasz poziom wyszkolenia trenerów bramkarzy, którzy brali w tym udział? Przede wszystkim Akademia Euro Goalkeeper, ciekawy, bardzo ciekawy projekt. Mało jest takich projektów i można powiedzieć, cieszymy się bardzo, że trenerzy bramkarzy w szczególności mieli możliwość tutaj poznawać treningi, możliwości pracy z młodzieżą. Oczywiście tutaj był wysoki, można powiedzieć, wysoki poziom, trenerzy pracowali nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie. Czy Twoim zdaniem tego typu szkolenia przełożą się bezpośrednio na nasze zespoły ligowe, czy może w przyszłości na poziom bramkarzy reprezentacji Polski? No musimy być cierpliwi, nie przychodzi to wszystko naraz. Trenerzy na pewno przeniosą tą swoją wiedzę na poszczególnych klubach i myślę, że niebawem będzie to procentować. Panie trenerze, przede wszystkim bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na naszą dzisiejszą konferencję. Miło nas pana gościć tutaj na obiektach Rekordu Bielsko-Biała. Zapytam wprost, czy takie konferencje są potrzebne? Można dojść do wniosku, że kończąc kurs licencji i uzyskując licencję na przykład Goalkeeper B czy Goalkeeper C, trener dojdzie do wniosku, mam pracę, skończyłem kurs, wiem już wszystko, teraz wystarczy mi tylko pracować. Tak, witam serdecznie. Przede wszystkim ja rozpocznę od gratulacji, że taką konferencję zdecydowaliście się zorganizować. Wpisuje to się idealnie w program, który jest dedykowany trenerom bramkarzy w Polsce. Dziękuję również za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. Wracam tu z takim dużym sentymentem, bo na tych obiektach trenowało wielu zawodników, którzy dzisiaj stanowią siłę polskiej reprezentacji, jak Grzesiek Rychowiak, jak Wojtek Szczęsny. Przyjeżdżaliśmy tutaj na zgrupowania, kiedy mieli po 15-16 lat, z trenerem Globiszem, więc ten obiekt się rozrósł, ten obiekt widać, że pięknieje, powstał piękny SMS i myślę, że grzechem by było nie wykorzystać takiego obiektu dla potrzeb rozwoju zarówno zawodników, ale żeby rozwijać zawodników, trzeba rozwijać też trenerów. Konferencja, która jest dedykowana trenerom bramkarzy, jest to jeden z etapów rozwoju trenera bramkarzy. Przyszedł taki moment, że w 2014 roku rozpoczęliśmy edukację trenerów specjalistyczną, czyli odbył się pierwszy kurs wspólnie z UEFA, zorganizowaliśmy. On jest dedykowany tylko i wyłącznie trenerom bramkarzy pracującym na poziomie profesjonalnym. Jest to kurs UEFA Goalkeeper A. Minęło już 8 lat. W międzyczasie pojawił się drugi poziom kształcenia trenerów, który rozpoczęliśmy w Polsce, czyli kurs UEFA Goalkeeper B. Jest dedykowany dla trenerów pracujących na etapie nauczania, na etapie rozwoju młodych bramkarzy pracujących w akademii. Dzisiaj już mamy ponad 100 trenerów, którzy mają dyplom UEFA Goalkeeper A bądź UEFA Goalkeeper B. Wiedza raz nabyta nie jest dana na zawsze i trzeba o tym pamiętać. I
już tym trenerom musimy stwarzać również możliwości dokształcania. I jednym ze sposobów dokształcania, który możemy dedykować trenerom w Polsce, to jest właśnie udział w kursokonferencjach, w konferencjach, w warsztatach. Dlatego jest to szalenie ważne, ponieważ trener, który skończy kurs i zostałby z tą wiedzą i z tym poziomem umiejętności, można by było powiedzieć, że po 8 latach to jest tam, gdzie inni byli 8 lat temu, prawda? Technologia daje nam coraz nowsze możliwości, coraz więcej możemy zmierzyć, zważyć, coraz bardziej odkrywamy wąskie specjalizacje, wąskie detale, które decydują później o powodzeniu i efektywności pracy, więc o tym wszystkim trzeba trenerom mówi, trzeba trenerów wyposażać w wiedzę, żeby sprostali wymogom, jakie stawia współczesny futbol, trzeba cały czas się rozwijać. Panie prezesie, w gościnnych progach Szkoły Mistrzostwa Sportowego kończymy dzisiaj projekt Akademia Euro Goalkeeper. Z uwagą słuchałem pana wypowiedzi i pojawiło się w niej coś, co jest rzadkością. Dzisiaj wszyscy żyjemy tymi wydarzeniami, które dzieją się na Ukrainie. Pan w swojej wypowiedzi podkreślał tą bliskość, tą współpracę między sąsiadami. W naszym przypadku jest to Polski i Słowacji, ale że zabrakło tego w kontaktach rosyjsko-ukraińskich. Naprawdę to jest rzadkie, żeby dostrzegać coś takiego w tych projektach. Naprawdę to jest tak istotne? Myślę, że my się do pewnych rzeczy przyzwyczajamy. Nie doceniamy tej drogi, którą zrobiliśmy przez te ostatnie 30 lat. A to naprawdę Polska stała się zupełnie innym krajem. Jesteśmy krajem niezależnym, który może stanowić o swojej przyszłości. To, że nasz kraj związał się chociażby z Unią Europejską, no wojskowo również z NATO, no to daje nam takie możliwości rozwoju, nawet w takich drobnych sprawach jak dzisiejszy kurs. Świetnie, że możemy tu współpracować ze Słowakami. Myśmy się już do tej współpracy przyzwyczaili. To nie jest pierwszy projekt, który realizujemy. To się przekłada na wymianę, na kontakty naszej młodzieży, dzieci. Później, tak jak tu dzisiaj mamy przykład, nie tylko kontakty między klubami konkretnymi, ale widzę tu w dzisiejszej sali, w trakcie kończenia tego kursu, no, trenerów, którzy pochodzą z różnych regionów. I to, że oni się tu mogą pojawić, że mogą po prostu uczestniczyć w takich szkoleniach, to świetna sprawa. No i faktycznie takiego układu związanego ze współpracą transgraniczną między Ukrainą a Rosją, no w moim odczuciu zabrakło. Ci ludzie są, tak jak my, niewiele się różnimy od Słowaków, tak samo naród ukraiński niewiele od narodu rosyjskiego. I doprowadzenie do takiej sytuacji, że oni są w takim konflikcie, że muszą uciekać ze swoich domów, jest to faktycznie rzecz niepojęta. A da się temu przeciwdziałać i róbmy krok po kroku właśnie takimi spotkaniami, takimi konferencjami, takimi szkoleniami. Coś dobrego.